Znowu okazało się, że historia o tym, że zwierzęta trzeba przytulać i one są wtedy wdzięczne i jak je się dokarmia, to wtedy są przyjazne i doceniają to, nie sprawdziła się. I można by się śmiać z tego, bo nieprzystosowani wyginą, czyli ci, którzy są odklejeni, nie wiedzą, jak wygląda przyroda, nie giną. Tylko, że szkoda dzieci, które będą pogryzione. Historia z lisami w Bieszczadach wpisuje się w ogólną narrację kochania wszystkiego, przytulania wszystkiego. 3 lata temu mieliśmy tutaj wściekliznę na Mazowszu. W Falenicy jakiś dżentelmen znalazł lisa w agonii i oczywiście zamiast powiadomić służby, żeby się tym lisem zajęły i go dobiły i przekazały do badania, zawinął liska w kurtkę i chodził szukając gabinetów weterynaryjnych, żeby liskowi pomóc. Oczywiście lis był wściekły i on i tak padł, a dżentelmen musiał być szczepiony. Można się śmiać, tylko to jest zagrożenie, proszę Państwa. To jest po prostu zagrożenie, a taka narracja i żenienie kitu ludziom o tym, jak wygląda dzika przyroda, jest szkodliwe i niebezpieczne. Tym bardziej w kontekście tych regionów przygranicznych z Ukrainą, z Białorusią, z Obwodem Kaliningradzkim, gdzie wścieklizna występuje i lisy są. Mogą być wściekłe, bywają wściekłe, ta wścieklizna przechodzi przez granicę. Nie tylko lisy mogą być wściekłe, inne drapieżniki też mogą być wściekłe. Wszystko przed nami, bo życie pisze najlepsze scenariusze, także zachowajcie czujność. Woman in her front yard. From this angle, you can see the attack. She kicks the fox over and over, but the animal keeps coming back. It's biting her legs and scratching her arms as she tries to break free.